Zapraszam Was na podróż w głąb najciemniejszych zakamarków ludzkiej duszy. Tam, gdzie rzeczywistość spotyka się z legendą, a prawda splata się z tajemnicą. Dziś przeniesiemy się do XIX-wiecznej Francji, by poznać historię chłopca, który przez lata żył poza granicami cywilizacji. Oto Victor z Aveyron, dzikie dziecko, które wzbudziło nie tylko zainteresowanie naukowców, ale również nieodparte uczucie smutku i zagubienia. Ten odcinek będzie inny niż te, które znacie. Zdecydowaliśmy się na formę zbliżoną do podcastu, aby móc lepiej oddać klimat tej niezwykłej historii. Chcemy, abyście mogli zamknąć oczy i przenieść się w czasie. Poczuć każdy szept wiatru, każde odgłosy lasu, który przez lata był jedynym domem dla Wiktora. To właśnie w tej ciszy lasu rozgrywa się opowieść pełna bólu, samotności, ale i nadziei. Zrozumiecie, dlaczego Wiktor stał się symbolem walki o ludzką naturę i zdolność do adaptacji, a także jak jego historia wciąż budzi pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Zapraszam Was do wysłuchania tej wyjątkowej historii. Przygotujcie się na podróż, która może zmienić Wasze spojrzenie na to, co znaczy być człowiekiem. Trudno sobie wyobrazić, że pod koniec XVIII wieku we Francji, w departamencie Aveyron, ktoś mógł zostać brutalnie oddzielony od wszelkich relacji społecznych i zredukowany do stanu dzikiego. Ten prawdziwy Robinson, odkryty po kilku latach w jednym z najbardziej zaludnionych i cywilizowanych krajów Europy, był porzuconym dzieckiem. Cudem udało mu się przetrwać w samotności, pomimo młodego wieku i absolutnej nędzy, w jakiej się znalazł. Na początku 1797 roku, w części lasu Kun, znanej jako La Bezine, w departamencie Tarn, zauważono całkowite nagie dziecko, uciekające przed zbliżającymi się mężczyznami. To wzbudziło ciekawość opinii publicznej. Obserwowano, że dziecko żywiło się żołędziami i korzeniami. Po kilku nieudanych próbach udało się je schwytać, ale oszukało swoich strażników i niemal natychmiast odzyskało wolność. 15 miesięcy później, w lipcu 1799 roku, trzech myśliwych znalazło go i ruszyło w pościg. Myślał, że uciekł, wspinając się na drzewo, ale złapali go i pomimo jego oporu zabrali do Lacun, gdzie został umieszczony u wdowy. Nie pozostał tam długo. Po 8 dniach uciekł po raz drugi i wrócił w góry. Żył tam przez całą zimę, która była niezwykle surowa. Rankiem 9 stycznia 1800 roku o godzinie 7 do domu farbiarza na obrzeżach Saint-Sernin kroczył dziwny chłopiec. Tym razem przybył dobrowolnie, dołączając do grupy mężczyzn. Był ledwie odziany w strzępy starej koszuli, resztki ubrań, które nosił w Lacun 6 miesięcy wcześniej. Constant Saint-Teste, komisarz rządowy dla Saint-Sernin, został zaalarmowany i natychmiast przybył, by zobaczyć to niezwykłe dziecko. W swoim raporcie do komisarza centralnego opisał wrażenie, jakie wywarł na nim ten widok, następująco. Znalazłem go ogrzewającego się z przyjemnością, okazującego troskę, nie odpowiadającego na żadne pytania, ani głosem, ani znakiem, ale ufnie poddającego się powtarzającym się pieszczotom. Dano mu ziemniaki, które wrzucił do ognia, aby się ugotowały,
ale nie chciał żadnego z innych pokarmów, takich jak gotowane i surowe mięso, chleb żytni i pszenny, jabłka, gruszki, winogrona, orzechy włoskie, kasztany, żołędzie, pasternak i pomarańcze, które wąchał jeden po drugim. Jadł ziemniaki, wszystkie gorące i na wpół ugotowane, biorąc je z płonących węgli. Wyrażał ból, który odczuwał, paląc się nieartykułowanymi okrzykami, które nie były proste. Spragniony podszedł do dzbana z wodą, aby poprosić o napój i niecierpliwie wzgardził oferowanym mu winem. Kiedy jego śniadanie dobiegło końca, pobiegł do drzwi i uciekł w taki sposób, że trudno było go dosięgnąć, ale pozwolił się sprowadzić z powrotem, nie okazując bólu ani przyjemności. Wydawał się odczuwać przyjemne uczucie na widok żołędzia, który został mu podarowany i który trzymał w dłoni przez długi czas. Jego zadowolenie było zakłócane tylko od czasu do czasu. Jego absolutna nędza, myśl o byciu pozbawionym świeżego powietrza, sprawiły, że osądziłem, że ten chłopiec żył od najmłodszych lat w lesie, obcy potrzebom i zwyczajom społeczeństwa. Następnego dnia przeniesiono go do hospicjum w Santa Flick, a 31 stycznia Constant Saint-Esté wysłał swój raport do komisarza kantonu, Giroux, który dwa dni później poinformował o sprawie władze centralne. 4 lutego młodego dzikusa przewieziono do Rude i oddano pod opiekę przyrodnika Bonaté, u którego przebywał przez jakiś czas. Następnie minister spraw wewnętrznych nakazał przetransportowanie go do Paryża. Na początku dzikus umieszczony był w ośrodku dla opóźnionych i chorych psychicznie, którymi dowodził dr Pinel. Lekarz poddał chłopca obserwacjom. Trzymając się idei szlachetnego dzikusa, twierdził, że dziecko w rzeczywistości wcale nie było zdziczałe, a jedynie było kolejnym nieuleczalnym idiotą, jakich wielu widział w tym przytułku, który prowadził. Nie zgodził się z tą teorią francuski przyrodnik i antropolog Julien Joseph Virey. W Paryżu Virey miał okazję badać to niezwykłe dziecko, które wzbudzało tak wielkie zainteresowanie. Zebrane przez niego obserwacje, opublikowane w tamtym czasie, stały się rzadkością. Dzikus, dość dobrze zbudowany i krzepki, wydawał się mieć od 11 do 12 lat. Na chrzcie nadano mu imię Józef. Był wysoki, a jego nowy styl życia sprawił, że szybko rósł. Wycieńczony stan, w jakim go znaleziono, szybko ustąpił, a następnie przybrał na wadze. Początkowo nie chciał nosić żadnych ubrań. Rozdzierał je, gdy nie mógł się ich inaczej pozbyć. Niechętnie spał w łóżku, ale z czasem się do tego przyzwyczaił. W tym czasie żywił się wyłącznie ziemniakami, orzechami włoskimi i surowymi kasztanami, a każde oferowane mu jedzenie wąchał jak małpa. Udało się go nakłonić do zjedzenia zupy namoczonej w brązowym chlebie. Pomimo wszelkich starań, aby zapewnić mu opiekę, kilkukrotnie próbował uciec, a nawet dwukrotnie mu się to udało. Jednak niemal natychmiast go zatrzymano. Przy jednej z tych prób, obawiając się, że zostanie zastrzelony, położył ręce na ziemi i szedł na czworakach. Choć był to odosobniony przypadek. Jego włosy na plecach były krótkie i zmierzwione, zapewne z powodu sposobu, w jaki leżał. Był żywy i czujny, miał słaby wzrok i posługiwał się obiema rękami z równą łatwością. Był niemy, ale nie głuchy. Wierzył w rzeczywistość obrazów widzianych w lustrze, lecz nie zastanawiał się nad nimi długo i myślał głównie o jedzeniu.
To zajęcie doprowadziło go nawet do kradzieży jedzenia i ukrywania go na zapas. Bardzo lubił owoce, warzywa, odrzucał cukier i słodkie potrawy oraz wszelkiego rodzaju gulasze i przyprawy. Surowe mięso jadł chętnie, choć wolał warzywa. Przyzwyczaił się do mleka, ale stale odmawiał wina, piwa, brandy i wszelkiego rodzaju alkoholi. Okazywał wielką łagodność wobec otaczających go osób, ale jednocześnie pozostał niezwrócony. Jakim dziwnym zrządzeniem losu mogło dojść do takiego incydentu w tym czasie i w samym sercu naszego kraju? Wszystkie dochodzenia przeprowadzone w tej sprawie spełzły na niczym. Badanie ciała dziecka sugerowało, że padło ono ofiarą przestępstwa. Miało blizny po oparzeniach na lewym ramieniu i przedramieniu oraz liczne inne blizny na prawej skroni, policzkach, a zwłaszcza na nogach. Prawdopodobnie rany te powstały, gdy upadł wśród cielistych krzewów lub na skały. Miał jednak jeszcze jedną, znacznie większą bliznę, która nie można było przypisać do tej samej przyczyny. Szeroką, głęboką ranę pod szyją, długą na cztery palce, wyglądającą, jakby została zadana ostrym narzędziem. Czy ktoś próbował poderżnąć mu gardło, a on przeżył? Nie wiadomo. Jak to nagie, bezbronne dziecko, porzucone w najdelikatniejszym wieku, ponieważ nic nie pamiętało, zdołało przetrwać w sercu lasu wszystkie niedogodności pór roku i utrzymać się przy życiu dzięki surowym darom natury. Można by uznać to za mistyfikację, gdyby nie oficjalne dokumenty, które potwierdzają podane fakty i udowadniają, że to, co prawdziwe, może być z czasem nieprawdopodobne. Przez krótki czas próbowano uczyć chłopca czynności życiowych, jednak nie zdawały one rezultatu przez nieodpowiednie podejście. Pozostawiono go na pastwę nosu, by wędrował po ośrodku, w których się znajdował sam, bez celu. Można się zastanawiać, co społeczeństwo zrobiło z istotą, którą tak niespodziewanie przyjęło pod swoje skrzydła i która nadawałaby się do eksperymentów w rozwoju ludzkiej inteligencji. Młody, 25-letni lekarz Jean-Marc Gaspard Itard nie zgodził się z diagnozą dziecka i przysiągł ucywilizować chłopca, którego eksperci uznali za przypadek beznadziejny. Mocno wierząc w popularną teorię tabula rasa, Itard uważał, że skutki nieszczęśliwego dzieciństwa chłopca można odwrócić, a jego zdolności umysłowe przywrócić, jeśli tylko chłopiec będzie skutecznie nauczany. Itard urodził się w 1775 roku w odległym zakątku Prowansji, a jego pracowita kariera trwała aż do 1838 roku. Na przełomie wieków nikt nie badał struktury narządów słuchu lepiej niż on. W młodości zetknął się z odludziami, przez które wędrował młody dzikus i wcześniej utożsamił się z instynktami swojej wyjątkowej rasy. Dzięki dogłębnym studiom nad rozwojem duszy, w warunkach braku niektórych zmysłów oraz mechanizmami naszych idei zrozumiał go lepiej niż ktokolwiek. Wierzył, że brakowało jedynie edukacji, która musi być stopniowo przekazywana naszym zmysłom. Młody dzikus otrzymał nowe imię – Wiktor. Od 1802 roku mieszkał na Rue Saint-Jacques ze swoim nauczycielem, a opieką materialną powierzono bezpośrednio kobiecie w dojrzałym wieku o doskonałym charakterze, która mieszkała z mężem w zakładzie dla głuchoniemych. Pani Gerine z matczyną troską poświęciła się wychowaniu biednego,
opuszczonego dziecka, którego matkę dobrowolnie zastąpiła. Dziecko, teraz prawie młody mężczyzna, przywiązało się do godnych ludzi, którymi się nimi opiekowali na tyle, na ile pozwalała mu na to jego zdolność. Wierząc, że musi być stopniowo doprowadzany do poczucia dobra i zła oraz że konieczne jest wprowadzenie go w dokładną ocenę przedmiotów niezbędnych do przetrwania człowieka, a Itard miał nadzieję zaszczepić Wiktorowi pierwsze pojęcie języka. Itard najpierw zbadał stan fizyczny zmysłów młodego dzikusa. Szybko zdał sobie sprawę, że manifestują się one w swojej integralności. Chociaż biedna istota, która je posiadała, nie była świadoma percepcji, które można było uzyskać za ich pomocą. W jego oczach była to broń doskonała w formie, ale której krawędź tnąca była pokryta rdzą, a ostrze z tego samego powodu było całkowicie tępe. Trzeba było powoli pozbywać się tlenku, który uniemożliwiał jej jakiekolwiek działania. Dzięki elementarnym eksperymentom, których prostota wywołuje uśmiech, Itard z pewnym przerażeniem zobaczył, jak bardzo izolacja, której żyło biedne dziecko, pozbawiła go wszelakich pojęć. Nic z tego, czego człowiek uczy się od człowieka, całkowicie bez jego wiedzy, nie było mu znane. Pod wielokrotnym wpływem tych nauk Blaski, które początkowo były tak niejasne, a które zaczęły oświetlać tę odrętwiałą inteligencję, wkrótce zabłysły jaśniej. Pierwszym zadaniem, z jakim Itard zmierzył się z Wiktorem, była kwestia doznań i percepcji. Wiktor był całkowicie niezdolny do doceniania lub nawet dostrzeżenia różnicy między drobiazgami, reagując w ten sam sposób na różne temperatury i dźwięki i najwyraźniej nie miał progu bólu. Aby temu zaradzić, Itard i Jeryn poddawali Wiktora długim, gorącym kąpielom przez kilka godzin dziennie, każdego dnia i masowali go podczas mycia. W ciągu 3 miesięcy Wiktor zaczął w końcu rozróżniać ciepło i zimno, a wraz z tym odkryciem nastąpiła dosłowna eksplozja rozwoju innych zmysłów. Zaczął nalegać, by jego kąpiel miała odpowiednią temperaturę. Przestał moczyć się w nocy na rzecz bycia suchym. Zaczął w końcu nosić ubrania, szukał i cieszył się fizyczną czułością. A co najważniejsze, po raz pierwszy zaczął kichać i płakać. Wiktor nauczył się odróżniać dotykiem ciało okrągłe od płaskiego, wzrokiem papier czerwony od białego, smakiem trunek kwaśny od słodkiego. Nauczył się rozróżniać nazwy, które wyrażają te różne percepcje, ale nie znał reprezentatywnej wartości tych znaków. Umieściłem na dnie nieprzezroczystego wazonu, którego usta ledwo pozwalały na włożenie ramienia, gotowane kasztany, które były jeszcze gorące, oraz kasztany mniej więcej tej samej wielkości, ale surowe i zimne. Jedna ręka mojego ucznia była w wazonie, a druga otwarta na kolanach. Położyłem gorący kasztan na ręce i poprosiłem Wiktora, aby wziął mi podobny z dna wazonu. Rzeczywiście mi go przyniósł. Położyłem mu zimnego. Tego, którego wyjął z dna wazonu, również był zimny. Powtórzyłem ten eksperyment kilka razy i zawsze z takim samym sukcesem. Jednak nie było tak samo w przypadku odróżniania ciał. Itard włożył do wazonu kasztany, jak i żołędzie, które były mniej więcej tego samego kształtu i objętości. Gdy poprosiłem Wiktora o przyniesienie mi żołędzia, przyniósł kasztany. Gdy zaś poprosiłem o kasztana, przyniósł żołędzia. Konieczne było zatem, aby ten zmysł, podobnie jak wszystkie inne, wykonywał swoje funkcje poprawnie. W tym celu nauczyłem go porównywać ciała, które różniły się nie tylko kształtem, ale także objętością.
takie jak kamień i kasztan, grosz i klucz. Tego rodzaju ćwiczenie, które jak już wspominałem, nie obiecywałem sobie, że będzie bardzo skuteczne. Niemniej, jednak w niewielkim stopniu zwiększyło podatność naszego młodego ucznia na uwagę. Później miałem okazję zobaczyć jego słabą inteligencję, zmagającą się ze znacznie bardziej kłopotliwymi trudnościami i nigdy nie widziałem, by przybrał poważną, spokojną i zamyśloną postawę, która była tak widoczna na każdym rysie jego twarzy. Ta prawdziwa praca umysłu czasami pozwalała wkradać się do umysłu młodego człowieka i przynosić postępy. Co ciekawe, przez długi czas jego zmysł węchu dawał mu spostrzeżenia, które były najbardziej przydatne dla jego własnego zachowania. Ten zmysł, mówi Itard, był w nim delikatnością, która stawiała go ponad wszelką doskonałość. Lasy, samotne łąki, które kiedyś swobodnie przemierzał, niejasno jawiły mu się jako miejsca rozkoszy, za którymi tęsknił. Pewnego wieczoru, kiedy zgubił drogę na Rue d'Enfer i nie został znaleziony aż do wczesnych godzin porannych przez swoją guwernatkę, Wiktor dotarł aż do Senlis. Ale tam wpadł w ręce żandarmerii. Zabrali go z powrotem do Itarda, nie wiedząc, kim jest. Podczas tej długiej eskapady jego umysł był nieskończenie bardziej rozwinięty i miał już pewnego rodzaju świadomość tego, co robi. Gdy tylko Wiktor zobaczył swoją guwernantkę, zbladł i na chwilę stracił przytomność. Ale czując, że jest obejmowany i pieszczony przez Madame Jerry, nagle ożywił się i wyrażając swoją radość wysokimi okrzykami, konwulsyjnym ściskaniem rąk i kwintnącymi rysami promiennej twarzy, pokazał się wszystkim obecnym znacznie mniej jako uciekinier, powracający pod czujnym okiem swojego opiekuna, niż jako kochający syn, który z własnej woli przyszedł rzucić się w ramionach kobiety, która go urodziła. Po wzmocnieniu wyrażeń Wiktora, Itard rozpoczął pracę nad jego mową. Ponieważ Wiktor wydawał się prawie głuchy na ludzki głos, Itard najpierw zaczął od szkolenia Wiktora w rozpoznawaniu poszczególnych fonemów. Wiktor dość szybko przyjął tę instrukcję, choć jego rozpoznawanie tych fonemów nie przełożyło się jednak na zdolność do samodzielnego ich tworzenia. W rzeczywistości Wiktor potrafił artykułować tylko dźwięki o, li, la i die, pozostawiając jego rzeczywiste słownictwo na żałosnych trzech słowach au, och, die i light. Itard był zachwycony zdolnością Wiktora do wypowiadania słowo light, ponieważ początkowo uważał, że Wiktor, który miał tendencję do wypowiadania tego słowa, gdy otrzymywał mleko, przywiązywał wagę do tego słowa. Później Wiktor zaczął mówić light w odpowiedzi na wiele rzeczy, które go uszczęśliwiały, a nawet po prostu przypadkowo. Itard, który kładł tak duży nacisk na mowę w rozwoju Wiktora, ostatecznie niechętnie zrezygnował z uczenia go mowy po kilku latach, ponieważ w końcu stało się oczywiste, że Wiktor nie był w stanie wydawać większości dźwięków, ani przypisywać żadnego znaczenia semantycznego dźwiękom, które mógł wytworzyć. Po tej porażce Itard skupił się na słowie pisanym. Próba ta początkowo spotkała się z frustracją, ponieważ Wiktor nie potrafił odróżnić kształtów liter, a zatem nie mógł oczywiście przypisać im znaczenia semantycznego. Itard wprowadził więc fizyczne reprodukcje najbardziej elementarnych kształtów i pracował z Wiktorem, dopóki nie był w stanie rozpoznać tych kształtów, a następnie bardziej skomplikowanych kształtów takich jak litery. Wiktor szybko pojął koncepcję literowania liter podaną przez Itarda i był w stanie przypisać znaczenie semantyczne przynajmniej do pisemnej formy słowa light. Zdolności Wiktora była jednak ograniczone, a Itard uzupełnił je znakami wizualnymi i obrazkami rzeczy,
aby przekazać chłopcu ideę. Itard wyjaśnia, że ta seria eksperymentów nad zmysłem słuchu nie była całkowicie bezużyteczna. Wiktor zawdzięcza mu możliwość wyraźnego usłyszenia kilku słów o pojedynczej sylabie, a przede wszystkim rozróżnienia z wielką precyzją wśród różnych intonacji języka tych, które są wyrazem wyrzutu, złości, smutku, pogardy, przyjaźni, nawet jeśli tym różnym ruchom duszy nie towarzyszy żadna gra fizjonomii, ani te naturalne pantonimy, które stanowią ich zewnętrzny charakter. Wiktor dość szybko nauczył się tworzyć znaki, czytać, a nawet pisać, ale nie był w stanie wyrazić wartości słowa za pomocą dźwięku. Zmysł dotyku wymagał stosunkowo więcej pracy, a biedny uczeń cierpliwego lekarza był zmuszony włożyć wiele wysiłku w swoją zmutowaną inteligencję, zanim był w stanie zrozumieć tylko za pomocą dotyku, czy w rzeczywistości były to przedmioty podawane jego uznaniu. Eksperyment nie obył się bez momentów rozbawienia, a lekarz opowiadał o nim później z wielkim entuzjazmem. Okres ten naznaczony wydarzeniem, które miało zasmucić małą kolonię Fabu Saint-Jacques. Pan Jerin zmarł. Wiktor pokazał, że w pełni rozumie nagłą nieobecność głowy rodziny, a nawet smutek, jaki musiała odczuwać jego rodzina. Przyzwyczajony do stawiania na stole określonej liczby talerzy, na kolację każdego dnia, Wiktor jak zwykle pozostawił talerz dla męża Jerin, ale po tym, jak Jerin wybuchła płaczem, bez słowa zabrał talerz i nigdy więcej nie postawił go na stole. Dla dziecka tak beznadziejnie opóźnionego we wszystkich innych aspektach, zdolność Wiktora do wyczucia, że coś jest nie tak, była naprawdę doniosła. Mniej więcej w tym czasie niewątpliwych postępów wysiłki doktora Itarda zostały podwojone i z wielką satysfakcją zdał sobie sprawę, że jego biedny uciekinier z lasu zyskał intymne poczucie ignorancji, w której żył. Jest jeden uderzający fakt, powiedział w 1807 roku, a jest nim głębokie przygnębienie, w jakie popada mój młody uczeń, gdy w trakcie naszych lekcji, po daremnych zmaganiach, z jakąś nową trudnością, nie jest w stanie jej pokonać. To właśnie wtedy, przeniknięty poczuciem swojej bezsilności i być może dotkniętym bezużytecznością moich wysiłków, widziałem, jak moczy te niezrozumiane znaki łzami, bez żadnego słowa wyrzutu, groźby lub kary, które sprowokowały jego łzy. Nie wszystko, czego Wiktor nauczył się poprzez cywilizację, było dla niego bolesne czy frustrujące. Choć jego miłość do samego siebie czasami graniczyła z egoizmem, potrafił czerpać radość z pracy i zobowiązań. Był najszczęśliwszy, gdy wiedział, że zadowolił swoich nauczycieli lub gdy czuł, że komuś sprawił radość. Jak mówi dr Itard, Wiktor nie tylko podczas ćwiczeń pokazywał, że czerpie przyjemność z dobrze wykonywanej pracy, ale także z najmniejszych prac domowych, które mu powierzano. Zwłaszcza, jeśli te zadania wymagały dużej siły fizycznej. Na przykład, gdy piłował drewno, podwajał swoje zaangażowanie i wysiłki. Gdy piła wchodziła głęboko w drewno, jego radość była tak wielka, gdy zakończył pracę, że można byłoby ją porównać do maniakalnej euforii. Jednakże te niezwykłe ruchy radości były naturalnie wyjaśnione potrzebą ruchu u tak aktywnej osoby oraz naturą jego zajęcia. Piłowanie drewna łączyło dla niego przyjemne z pożytecznym, oferując jednocześnie zbawienne ćwiczenie, ciekawy mechanizm oraz efekt, który zaspokajał jego potrzeby. Wiktor prawdopodobnie zdał sobie sprawę, że społeczeństwo nie daje nic za darmo, a w trudnej branży, którą dopiero co poznał, miał jedynie skromne środki zapewniające mu przetrwanie.
Jednak jak wiele wysiłku musiał jeszcze włożyć dobry lekarz, aby wpoić swojemu uczniowi prawdziwą wartość moralnych zasad. Ileż trudnych wyzwań trzeba było pokonać, zanim udało się wpoić jasne rozróżnienie między dobrem a złem. Aby nauczyć Wiktora tego najwyższego prawa, musiano użyć ekstremalnych środków. W chwili, gdy cieszył się, że postąpił dobrze, otrzymał surową i niezasłużoną karę. Wiktor zrozumiał to i zbuntował się przeciwko niesprawiedliwości, nawet gryząc swojego dobroczyńcę w rękę. Mimo to, jego nauczyciel odczuł troskliwą radość, widząc, że w bezwładnej glebie wyrosło żyzne ziarno, którego mogło zrodzić człowieka. Niestety, po 6 latach pracy z Wiktorem, niegdyś pełen nadziei i tart, musiał w końcu przyznać, że osiągnął z nim wszystko, co mógł. Pomimo 10 tysięcy godzin pracy z Wiktorem, wydawało się, że Wiktor osiągnął plotę w swoim rozwoju i był niezdolny do mówienia lub przynajmniej osiągnięcia pewnego stopnia normalności. Mimo to Itard nadal trzymał się swojej ideologii ekologicznej, czując, że gdyby tylko rozpoczął pracę z Wiktorem 5 lat wcześniej, mógłby odwrócić jego wychowanie. Zostawił Wiktora pod opieką Jeline i kontynuował swoje badania nad głuchotą. Wiktor nigdy nie poczynił dalszych postępów. Zamiast tego spokojnie żył z Jeline aż do swojej śmierci w wieku 40 lat w 1828 roku. W późniejszych latach Itard zmienił zdanie na temat Wiktora i nazwał siebie głupcem za to, że kiedykolwiek myślał, że mógł wyleczyć Wiktora z jego upośledzenia. Itard nie był osamotniony w krytykowaniu swojej pracy nad Wiktorem. Wiele osób, które zapoznały się z jego badaniami, zastanawiało się, dlaczego Itard nigdy nie próbował nauczyć samego Wiktora języka migowego, który sam dobrze znał jako pedagog i badacz osób niesłyszących. Współcześni psychologowie sugerują również, że Wiktor nie był w rzeczywistości dzieckiem dzikim, lecz opóźnionym umysłowo, psychotycznym lub autystycznym i z tego powodu został porzucony w lesie. Jak uważa Roger Chatuk, francuskie rodziny często porzucały swoje upośledzone umysłowo dzieci w lasach. W Lacun we Francji krążyła uporczywa plotka, że miejscowa rodzina porzuciła swoje dziecko w pobliskim lesie, ponieważ było nieme. Cienka blizna na szyi Wiktora świadczy o jakimś ludzkim kontakcie, prawdopodobnie będącym wynikiem próby morderstwa. W każdym razie, krytycy zgadzają się, że Wiktor przebywał w lesie w całkowitej samotności przez 5 lat. Niezależnie od przyczyny opóźnienia Wiktora, jego historia z Aveyron zniknęłaby z pamięci, gdyby praca Itarda nie miała większego znaczenia, jak sam Itard później twierdził. W rzeczywistości jednak jego badania miały ogromny wpływ na psychologię, filozofię, językoznawstwo i edukację specjalną. Mit szlachetnego dzikusa umarł wraz z nadziejami na wyleczenie Wiktora, a jego przypadek zdawał się potwierdzić teorię Hobbesa, że człowiek bez społeczeństwa jest dziki, egoistyczny i prymitywny. Co bardziej znaczące, ograniczone postępy Itarda w pracy z Wiktorem wzbudziły zainteresowanie nauczaniem osób z upośledzeniem umysłowym. Wcześniej były one postrzegane jako beznadziejne przypadki, którym nie warto poświęcać uwagi edukacyjnej. Wiktor pokazał, że choć zdolności takich osób mogą być ograniczone, mogą one nauczyć się podstawowych pojęć. Techniki opracowane przez Itarda do nauczania Wiktora są stosowane do dziś, zarówno w edukacji specjalnej, jak i w szkołach Monterossi na całym świecie. Wreszcie przypadek Wiktora posłużył jako jedno z pierwszych dowodów na rzecz teorii okresu krytycznego w językoznawstwie. Teoria ta mówi, że dzieci,
które nie są narażone na język w odpowiednim okresie rozwoju, nigdy nie rozwiną pełnych zdolności językowych. Chociaż edukacja Wiktora nie zakończyła się pełnym sukcesem, jego historia pozostaje istotna i wpływa na współczesne myślenie. Historia Wiktora z Aveyron to nie tylko opowieść o dziecku porzuconym w dziczy. To opowieść o samotności, niezrozumieniu i trudzie życia na granicy ludzkiej natury i cywilizacji. Wiktor przez większość swojego życia pozostawał na marginesie społeczeństwa, mimo że był otoczony ludźmi gotowymi mu pomóc. Jego historia przypomina nam o tym, jak delikatna jest ludzka psychika i jak ważne jest zrozumienie i akceptacja. Wiktor nigdy nie zdołał w pełni wejść w świat, który go otaczał. Jego tragiczna podróż przez życie jest przypomnieniem, że nasze instynkty i potrzeby mogą być tak silne, że nawet najlepsze intencje nie zawsze wystarczają, aby zapełnić pustkę w sercu. Niech historia Wiktora będzie dla nas przestrogą i lekcją. Nie zapominajmy o tych, którzy są inni, którzy potrzebują naszej pomocy i zrozumienia. W świecie pełnym technologii i postępu pamiętajmy, że najważniejsze są ludzkie relacje i empatia. Wiktor z Aveyron pozostaje symbolem walki o człowieczeństwo, które czasem może być tak trudne do odnalezienia. Dziękuję za wysłuchanie tej opowieści. Pamiętajcie, że każdy z nas ma w sobie coś z Wiktora. Dbajmy o to, aby nie zgubić naszego człowieczeństwa.